Wśród klientów Urzędu Pracy istotny odsetek to są osoby, które pracują, tylko pracują nielegalnie. Około 40% wszystkich klientów kierowane przez urzędy pracy do INGEUS w celu przywrócenia ich do zatrudnienia to są osoby pracujące tylko nielegalnie. To z jednej strony niszczy rynek pracy, ale z drugiej strony pokazuje pewne fikcyjne bezrobocie. Co jest niezwykle ważne, to żeby z jednej strony przekonać te osoby bezrobotne, że praca nielegalnie po pierwsze nie jest zgodna z prawem, a po drugie też naraża te osoby na późniejszym etapie życia na życie w ubóstwie, czy nawet brak prawa do jakiejś minimalnej emerytury. Bardzo często udaje się te osoby przywrócić do legalnego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. My często spotykamy się właśnie z takim nastawieniem, zwłaszcza u małych pracodawców, którzy funkcjonują na takich terenach spauperyzowanych, że z różnych powodów nie mają dostępu do rzetelnych, uczciwych pracowników, w związku z tym też oferują im pewnie z tego powodu właśnie takie warunki pracy niekonkurencyjne. Ale potem okazuje się, i to jest też nasza rola, żeby im uświadomić, że takie traktowanie pracowników obraca się przeciwko nim, dlatego że ci pracownicy właśnie porzucają miejsca pracy, nie są w stanie się z nimi związać, nie szanują tego pracodawcy. Podejmujemy też bardzo dużo takich działań uświadamiających pracodawcom, że przestrzeganie prawa, ale też traktowanie pracowników w sposób etyczny i zatrudnianie, zwłaszcza tych, którzy pracują wiele lat na umowę o pracę, jest nie tylko ważne moralnie, ale po prostu tym pracodawcom się opłaca. Ten udział szarej strefy jest duży i na pewno to wymaga z jednej strony zmiany świadomości wśród pracodawców, ale też właśnie tych pracowników, zwłaszcza o najniższych kwalifikacjach, ale też pewnych rozwiązań systemowych, żeby ten udział szarej strefy ograniczyć.